Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z góry przepraszamy za spóźnienie, ale miałyśmy problemy techniczne. Mam nadzieję, że już się nie powtórzą. Spotykamy się na kolejnym webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej Mazowieckiego Instytutu Kultury, operatora bardzo młodej kultury, kulturalnych edukatorów. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję właśnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dziś będę moderowała nasze spotkanie. Współpraca animatorów kultury z samorządem lokalnym to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Agnieszka Licowicz-Wala. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, powiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, proszę dać mi znać, ja postaram się szybko pomóc już gdzieś w indywidualnej rozmowie. I nie zabieram więcej czasu, bo mamy chwilę opóźnienia. Życzę owocnego spotkania i przekazuję głos prowadzącej. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Jak powiedziała Daria, nazywam się Agata Licowicz-Wala. Mówię do Was z Suszca, z innego ośrodka kultury. Bardzo mi zależy, abyście tylko napisali, kto jest animatorem, a kto jest edukatorem, żebym więcej znała proporcje. Oprócz tego, że prowadzę Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, to pracuję jako ekspert w bardzo młodej kulturze w całym województwie. Zarówno jako animator z parami edukatorów i animatorów, jest też ekspert, który ocenia wnioski przed dofinansowaniem. Także jeśli możecie, to krótko w naszym okienku czatu napiszcie, kto jest animatorem, kto edukatorem, czy my jesteśmy porówno, czy może na którą stronę szala się przesuwa. Dobra, a czy teraz jak jestem bliżej, to słychać lepiej? Dobra, to ja się postaram mówić bardzo wyraźnie i bardzo głośno. Czy teraz już wszyscy słyszą? Minimalnie lepiej. To spróbujemy może w takim razie ze słuchawkami, z mikrofonem. Dobrze, to jeszcze raz dzień dobry. Czy teraz, kiedy jestem na słuchawkach, słychać lepiej? Trochę lepiej. Do samego mikrofonu będę mówiła. Natomiast chyba już bardziej jakości nie przeskoczymy. Prosiłam, żebyście dali znać, kto jest edukatorem, kto animatorem, jeśli możecie go swoich nazwisk napisać, po której stronie pracujecie. A może po obu stronach. Jeszcze raz się przedstawię. Agata Licowicz-Wala, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ekspert w bardzo młodej kulturze w moim województwie i animator, który pracuje z partnerstwami, które uzyskały dotacje. Jeżeli by coś było dalej z głosem, no to dawajcie znać. Myślę, że Daria będzie reagowała tutaj na bieżąco. Ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. Chciałabym kilka przykładów przede wszystkim z własnego podwórka, o tym jak my pracujemy ze swoim samorządem przekazać. Może kilka sytuacji Was zainspiruje. Oczywiście czas, który mamy stracony przez problemy techniczne, na pewno odrobimy. Jeśli będziecie mieli pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem na nie później po prezentacji. Spróbujemy. Myślę, że każdy z nas, który tutaj się znajduje, choć nie wiem dalej, czy jesteście animatorami, czy edukatorami,
miał do czynienia ze swoim samorządem, przynajmniej z widzenia. Chciałabym tak krótko o tym, gdzie tak naprawdę jesteśmy, bo najczęściej spotykamy się z taką opinią krążącą, że animatorzy są głównie w instytucjach kultury, w domach i ośrodkach i centrach, ale ja na swojej drodze spotkałam już bardzo wielu animatorów w teatrach, muzeach, filharmoniach, bibliotekach, ale także wśród nauczycieli, z którymi pracujemy. I to osoby, które pracują w szkołach, przy programach, przy przedmiotach edukacji artystycznej, to też często są animatorzy. Być może, że niektóre osoby ze słuchaczy to działacze organizacji pozarządowych, które działają w obszarze kultury. I tam my się też spotykamy animatorów i w stowarzyszeniach, i w fundacjach, czy w grupach nieformalnych, w grupach wolontarystycznych i różnych ruchach. A spotykamy też artystów, animatorów kultury, czy freelancerów, którzy nie są ani po stronie samorządu, ani po stronie trzeciego sektora, mają swoje działalności gospodarcze. Nie wiem, czy kontynuować, czy się słyszymy. Czy się słyszymy? Jedna pani nas słyszy, a nie wiemy jak reszta. Nie. To może spróbujemy bez słuchawek jeszcze raz. Halo, halo, a słyszy Panie Rafale? O wiele lepiej słychać teraz. Dobrze, to ja się postaram być bardzo blisko swojego komputera i mówić do Państwa z tej odległości. Teraz lepiej. Poprosimy. Dobra. To co, możemy kontynuować? Super. No to bardzo się cieszę. Już wiemy, że tych animatorów mamy praktycznie wszędzie. Ja niestety dalej nie wiem, czy Państwo jesteście animatorami czy edukatorami. Może w międzyczasie uda się Wam to do mnie napisać. A jeśli animatorami, to z którego sektora będzie mi łatwiej mówić do Państwa dalej. Dobra. Chciałabym troszeczkę o samorządzie. Wiadomo, że kiedy mówimy o środkach publicznych, to wchodzimy w pewne aspekty prawne. Zawiązując relacje zarówno w partnerstwach, animatorzy, edukatorzy, no, jesteśmy włożeni w jakieś istotne, powiedzmy, aspekty prawne, które warto gdzieś tam z tyłu głowy mieć. I początkowo realizując kulturalne projekty mogłoby się wydawać, że właściwie obowiązuje nas tylko jedna ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale kiedy temu się przyjrzymy szerzej, to już jakby początek samego obowiązku nałożonego na samorząd, jakim jest działalność kulturalna, znajdujemy w ustawie o samorządzie gminnym. Ja nie chciałabym wchodzić w te aspekty prawne, natomiast gdzieś w tej bardzo młodej kulturze też znajdujemy zapisy i zarówno ustawy o systemie oświaty,
i potem przy realizacji, jako że dysponujemy środkami publicznymi i pilnujemy się ustawą o finansach publicznych, kiedy zawiązujemy partnerstwa, czy pracujemy w ramach stowarzyszeń i fundacji, mamy z tyłu głowy ustawę o fundacjach i stowarzyszeniach, ale chciałam tutaj powiedzieć szczególnie o takiej jednej ustawie, która dotyczy tego, gdzie są pieniądze. O tym będę też za chwileczkę mówiła, mianowicie o ustawie o funduszu sołeckim, ponieważ jednostki pomocnicze gminy, takimi, jakimi są rady sołeckie i sołtysi, też rocznie dostają jakieś małe budżety, po które można sięgnąć we współpracy z nimi, realizując swoje projekty. Myślę, że akurat jeśli chodzi o Warszawę, jest to troszeczkę inaczej, bo jako duże miasto nie są to sołectwa, tylko jesteście podzieleni Państwo na dzielnice i w tych dzielnicach jeszcze dodatkowo funkcjonują jako te jednostki pomocnicze osiedla. Ale myślę, że finansowanie i struktura jest dokładnie taka sama. Ostatnio odbywaliśmy w Poznaniu nie kongres animatorów kultury, którego hasłem była siła współpracy. To był taki zalążek, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z samorządem o troszeczkę innym spojrzeniu, takim aspekcie ogólnopolskim na temat pracy animatorów kultury i ważności dla procesu zmiany. Stąd pozwoliłam sobie tutaj na to hasło, ale tak naprawdę projekty w ramach Bardzo Młodej Kultury, gdzie głównym założeniem tego jest połączenie sektorów działalności kulturalnej z działalnością oświatową, wymiana doświadczeń, ale też porozumienie się po obu stronach, znalezienie tego, co jest problemem po jednej, jakie są deficyty, a jak możemy wspólnie pracować na rzecz edukacji kulturowej, jest szalenie istotne, więc są te trzy komponenty, które mam nadzieję w połączeniu przyniosą efekty w Waszej pracy. Mówiąc krótko o finansach, bo dzisiaj nie mamy mówić o finansach, wiadomo jest, że instytucje kultury dostają swoje dotacje podmiotowe na działalność. Te same dotacje podmiotowe wędrują do jednostek oświatowych, ale też wędrują właśnie do wspomnianych jednostek pomocniczych gminy, do sołectw i do dzielnic. Kolejnym komponentem, gdzie możemy szukać pieniędzy na działalność kulturalną, są budżety obywatelskie, to budżety partycypacyjne, ale też konkursy, które mają za zadanie samorządy organizować na realizację zadań własnych. Kultura i działalność kulturalna należy do zadań własnych gminy. Zdarza się nie we wszystkich samorządach, ale w wielu, myślę, że czym większe samorządy, tym bardziej, zdarza się organizowanie konkursów na przeprowadzanie zadań właśnie w tych obszarach. Jakby na taki szczególną uwagę, myślę, warto zwrócić na inicjatywy lokalne. Ja spotykam się z tym, że w samorządach gminnych, w samorządach wiejskich czy małych miast nie występują w ogóle zapisy ustaw na temat inicjatyw lokalnych. Jednak każdy samorząd powinien mieć podjętą taką uchwałę i jakieś zabezpieczone środki. To są takie środki, które nie są tak naprawdę dedykowane żadnym obszarom naszych mieszkańców. Sięgnąć po nie może tak naprawdę każdy, kto zgromadzi wokół siebie grupę inicjatywną, ma pomysł, potrafi go we wniosku do swojego samorządu opisać i potem rozliczyć. I jeśli macie siłę, chęci i możliwości, to warto sprawdzić, czy takie uchwały o inicjatywach lokalnych zostały w Waszych gminach podjęte i czy takie środki są, bo to może być dodatkowe wsparcie do wykorzystania w Waszych działaniach, pomysłach i realizacji wspólnych zadań. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Na koniec podam link do Fundacji Batorego, gdzie w bardzo krótki sposób jest opisane, jak inicjatywy lokalne powinny być w gminach zorganizowane i jak to powinno wyglądać. Natomiast ja na dzisiejsze nasze spotkanie zostałam poproszona o to, aby opowiedzieć, jeżeli nie pieniądze z samorządu, to co? I tak myślę na kilku przykładach i tym, co udało mi się zebrać dla Was. Chciałabym pokazać, jak dużo jest zasobów w gminach, w osiedlach i w naszych samorządach, z których możemy skorzystać
bez finansów. Pierwsze to są zasoby lokalowe. Jak wiadomo, często mamy pomysł, ale nie zawsze mamy miejsce, gdzie możemy cokolwiek zrealizować i nie zawsze mamy kąt, do którego możemy się przytulić. I podpowiadam tutaj, że w ramach samorządowego zadania wspierania w ogóle rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle społeczności lokalnych, warto korzystać z takich zasobów, które w samorządzie są. My dzielimy się naszymi salami widowiskowymi w instytucjach kultury, dzielimy się salkami do zajęć, do warsztatów, ale także nasz urząd gminy dzieli się salą posiedzeń na różne wydarzenia. Sama kiedyś miałam okazję na przykład prowadzić slajdowisko dla młodzieży o podróżach w urzędzie gminy, w której mieszkam, innej niż pracuję, czy fantastycznym miejscem sale posiedzeń są na prowadzenie debat oksfordzkich czy innych spotkań z młodzieżowymi radami miast, czy wszelakimi innymi mniejszymi wydarzeniami, jeśli nie dysponujecie zasobem lokalowym. Wiadomo, że w gminach występują straże pożarne, one często też mają umocowanie w postaci remiz czy jakichś małych świetlic wiejskich, one są różnie zarządzane. W naszej gminie akurat są to wszystko moje filie działające pod ośrodkiem kultury. Czasami te obiekty są pod gminnymi zasobami komunalnymi, czyli są zarządzane przez też spółki gminne. Warto sięgać po możliwość korzystania z tych sal, bo myślę, że w porozumieniu z samorządem one często są po prostu do wykorzystania. Ale odwracając też szukanie miejsca, na swoim przykładzie, gmina, w której pracuję, ma 6 sołectw. Nie we wszystkich sołectwach mamy filię. Bardzo zależało nam na tym, żeby prowadzić działalność we wszystkich 6 sołectwach. I tam, gdzie nie posiadamy filii, właśnie współpracujemy ze szkołą. Przedłużamy czas funkcjonowania świetlic szkolnych, proponując swoje zajęcia, swoje warsztaty po tym czasie, korzystając ze współpracy w salkach szkolnych. Zachęcam też do pochylenia się nad takimi zasobami jak hale sportowe. Tam też udaje się przeprowadzać nam wydarzenia kulturalne, szczególnie te duże, duże koncerty, duże przedsięwzięcia, na których nie ma miejsca w mniejszych salach. Przy pewnym tam zaadoptowaniu można także skorzystać i wydarzenie kulturalne, animacyjne tam przeprowadzić. Mamy, wiadomo, przy halach są też boiska, jest to przestrzeń zewnętrzna, ale również na działania kulturalne przydatna. Zachęcam do takich przestrzeni jak korytarze urzędów gmin, wszelkie hole, patia, klatki schodowe. Niedawno doświadczyłam znakomitego przykładu w Słupsku u prezydenta Biedronia, przechodząc do jego klatki schodowej. On w całkowicie starym, zabytkowym urzędzie gminy na swojej klatce schodowej prezentuje galerię małych artystów ze szkół podstawowych, prace dzieci, najrozmaitsze wystawy i po prostu wykorzystuje codzienną przestrzeń, przez którą przechodzą setki petentów do urzędu gminy, którzy w bezpośrednim kontakcie zderzają się z małymi dziełami sztuki. Myślę, że to jest pomysł do zaadoptowania. I na końcu jeszcze wpisałam spółdzielnie mieszkaniowe, dlatego że nasz samorząd, nasze urzędy są w stanie nam pomóc, myślę, w kontakcie z osobami, które są decydentami, są administratorami. My prowadzimy swoje działania właśnie także na jednym osiedlu u Słupsku, które jest. Poprzez spółdzielnię mieszkaniową udaje się nam trafić do mieszkańców bezpośrednio, ale też przez spółdzielnię trafiliśmy na ogródki działkowe i tam latem, w czerwcu, w sierpniu prowadzimy różne działania, które całkowicie wychodzą poza mury instytucji, w której działam. I teraz króciutko chciałam Wam opowiedzieć o takim projekcie, który realizowaliśmy w jednej ze szkół.
Projekt nazywał się Silesian Line. To są warsztaty, które... Ja mam kłopot techniczny, ale to nic. Slajdy się miały pojawiać nam w prezentacji napływającej, ale jeśli to się nam nie uda, bo widzę, że ta prezentacja w programie nie działa mi tak, jak działała przygotowana, opowiem krótko o jednych warsztatach, które właśnie odbywają się w przestrzeni szkoły, a które łączą nasze dwa sektory w jednym aspekcie, edukacji regionalnej, która też jest wpisana w podstawę programową, a jest realizowana przy współpracy ze szkołą, właśnie w szkołach, w salkach szkolnych, przez animatorów kultury, którzy biorą udział w tym projekcie. Przygotowaliśmy bardzo prostą formę nauki grafiki, na materiałach, które są dość tanie i które nie wymagają takich materiałów jak zorganizowanie linorytu, drzeworytu czy takich narzędzi, do których po prostu potrzebne są finanse i z którymi też małe dzieci by sobie nie pomogły. Warsztaty dotyczyły wzorów ludowych śląskich, które mamy na chustach, które mamy na zopaskach, czyli fartuchach, które występują w stroju śląskim. I używaliśmy tylko bardzo prostych narzędzi. Jednym z nich to były kserówki zdjęć, które zrobiliśmy strojom ludowym. I te kserówki dzieci przyczepiały, tutaj widać na tym fragmencie, do gąbki, którą dajemy pod panele. Ona jest bardzo tania i za pomocą patyczka do wykonania szaszłyków dzieci przebijały sobie te wzory, wybierając potem bardzo prosto i bezpiecznie, nie używając żadnych ostrych narzędzi, powstawał wzór i następnie pomagaliśmy wykonywać odbitki. Te, które tutaj widzicie, to są prace, które wykonały dzieci w wieku 7-8 lat. Myślę, że wartość dodana tego jest taka, że po pierwsze prowadzimy edukację regionalną. Z regionu, w którym pracujemy, dzieci poznały tradycyjne, historyczne stroje. Zaprosiliśmy na ten warsztat graficzkę, która opowiedziała o technikach grafiki, na których też w podstawie programowej nie ma czasu, i o metodach pracy grafik, które są do wykonania przez artystów. Natomiast prostą metodą, niedużym nakładem kosztów, udało się doprowadzić do tego, że dzieci samodzielnie wykonały swoje prace. Oczywiście z tego była wystawa, galeria. Więc zachęcam do wchodzenia w swoje własne przestrzenie nawzajem. Myślę, że to jest obopólna korzyść na styku animatorów i edukatorów. Ja zapytam teraz Darię, jak możemy zrobić, żeby te zdjęcia się nam pojawiały jak pokaz slajdów. Czy to jest możliwe technicznie, żeby one nie zasłaniały się? Daria odpowie. Dobrze, to idziemy dalej. Powiedziałam o przestrzeni zewnętrznej, czyli o tych salach, którymi się możemy nawzajem powymieniać, o przestrzeniach, które mamy w środku. Ale przecież kulturę wytwarzamy nie tylko wewnątrz. My coraz częściej staramy się z naszej instytucji wychodzić na zewnątrz i ta właśnie przestrzeń zewnętrzna to jest taki kolejny aspekt, po którą możemy się zwrócić do naszego samorządu. Zarówno do miast, jak i do gmin. A mamy tej przestrzeni do edukacji kulturowej bardzo dużo, do przygotowywania wystaw. Zachęcam do tego, żeby myśleć o skwerach, parkach, ogrodach, o placach, o rynkach, także o placach zabaw, o dworcach, które bardzo często stają się przestrzenią dla teatru, dla krótkich inscenizacji, dla organizowania flashmobów.
ulice i chodniki z przeznaczeniem na wystawy plenerowe, targowiska, gdzie ludzi mamy po prostu pod ręką i my prowadzimy takie działania, gdzie po prostu wystawiamy małe sceny na małe, krótkie wydarzenia muzyków jednego instrumentu, muzyków jednego utworu. Od razu będąc w takim bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. W przestrzeni publicznej korzystamy też ze ścian i murów. Powiem na chwileczkę o jednej inicjatywie, którą właśnie wykonaliśmy także we współpracy z edukatorami ze szkołą oraz z mieszkańcami naszego osiedla. Zachęcam do przyglądnięcia się swoim podwórkom jako przestrzeni, która może być również wykorzystana, ścianą kamieni, bo wspaniałe mappingowe wydarzenia możemy wykonywać. Niekoniecznie zamawiamy w profesjonalnych firmach, które kasują dużo pieniędzy. Zachęcam do korzystania z takiego zasobu, jakim jest las. My na 25-lecie swojej instytucji kultury w tym roku stworzyliśmy ścieżkę geocachingową. Jeśli ktoś by chciał o geocachingu więcej, to może też po zakończonej prezentacji, jeśli ktoś by nie wiedział, na czym to polega, to chętnie opowiem. Natomiast tematykę geocachingową możemy włączyć wszystko, co chcielibyśmy przekazać, także w aspekcie edukacji kulturowej. Więc jest to taka przestrzeń, po którą możemy sięgnąć. I wspomniane już ogródki działkowe, do których bardzo serdecznie zachęcam. Teraz króciutko o tym projekcie na murach. O tyle ważny jest dla mnie ten projekt, jeżeli mówimy o bardzo młodej kulturze, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy tym razem gimnazja. I przy wsparciu Darka Paczkowskiego, który taką dużą akcję Stop Mowie Nienawiści, i być może niektórzy z Państwa to znają, w tej akcji prowadził. Udało się nam przeprowadzić w szkołach warsztaty no, po prostu z techniki graffiti, z tego jak to robić, czym to robić, jak to projektować. Udało się nam wspólnie przy zaangażowaniu naszej młodzieży i mieszkańców osiedla no, zmienić troszeczkę przestrzeń publiczną. A że nasze murale były dedykowane Irenie Sendlerowej i Henrykowi Sławikowi, to dodatkowo młodzież i mieszkańcy sięgnęli po wiedzę, kim były te osoby, dlaczego były ważne w historii, więc mieliśmy taką wielo, że tak powiem, aspektową współpracę, a udało się młodzieży pokazać nowe techniki, na które też no nie ma czasu najczęściej na edukacji do kultury czy na szkółce w szkole. Mamy ładniejsze murale i ładniejsze garaże na osiedlu, które widać w pociągu, jak się jest do Suszca. W związku z tym mieszkańcy też się czują dumni, zadowoleni. Wandale na nich po nikt nie malują, bo są taką wartością, o którą dbają w tej chwili wszyscy, którzy brali udział w nich. I stworzenie. I jeszcze jeden projekt, który wiąże się z podwórkami. Tym razem zaczerpnięty z Mysłowickiego Centrum Kultury. Szkoda bardzo, że nie możemy zobaczyć tych slajdów pod spodem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ale przynajmniej na jednej ścianie widzicie Państwo malunek, którym chwali się mieszkanka podwórka w Mysłowicach. To był projekt realizowany w ramach Domu Kultury Plus inicjatywy lokalne, ale w jednym podwórku miał też taki bardzo silny aspekt edukacyjny, bo wzięła w nim udział młodzież i również przeszli przez taki cały proces uczenia się wytwarzania graffiti. No tam pod spodem widać bardzo piękną twórczość z mieszkańców, więc te podwórka stały się ich centrum aktywności lokalnej. Ja bardzo zachęcam do tego w Warszawie, wiem, że są przepiękne podwórka. Nawet na kilku byłam w Pradze zwiedzając biblioteki sąsiedzkie. To jest taka przestrzeń, która może być wykorzystana w bardzo wielu aspektach, nie tylko jako
jako miejsce do wymalowania muralu, ale może być doskonałą sceną dla teatru, może być doskonałą przestrzenią dla wystawy artystycznej, może być przestrzenią właśnie, gdzie dzieje się jakiś proces, ale potem staje się przestrzenią, gdzie ludzie, którzy tam mieszkają, chcą się spotykać. I tutaj po zakończonych projektach i życie trwa nadal, społeczność się poprzez te działania bardzo zintegrowała, bardzo otworzyła, zupełnie inaczej dba o tę swoją przestrzeń, więc zachęcam do tego, żeby z samorządu wyciągać podwórka do rewitalizacji społecznej. I tu jeszcze mamy jeszcze jedno podwórko z Mysłowic, my niestety nie możemy go zobaczyć. Nie wiem, Dario, czy możemy jakoś z tego wybrnąć. W każdym razie przepięknie pomalowane podwórko przez mieszkańców. Różne związane ze Śląskiem słowa, które są zwizualizowane, jest użyta gwara. No niestety nie możemy. Aha. No to szkoda. Szkoda. To jest dla mnie nauczka, ponieważ ja nie miałam tej świadomości, że się nie pokaże nam pokaz slajdów, ale myślę, że możemy każdemu z uczestników wysłać tę prezentację, potem więc każdy sobie ją otworzy i zobaczy te zdjęcia pod spodem, jeśli ktoś będzie chciał oczywiście skorzystać. I jeszcze jeden przykład wykorzystania podwórka mamy na filmie, który mam nadzieję za chwileczkę Daria nam włączy. To jest taki przykład, kiedy w podwórko został zaproszona artystka tworząca i jakby pozostawiona interakcji społeczności, która tam mieszka. To podwórko było wykorzystane w celu przeprowadzenia diagnozy zasobów mieszkańców i potencjału kulturotwórczego z projektu przeprowadzonego przez Chorzowskie Centrum Kultury. No zachęcam do obejrzenia tego filmu. Czyli nie zobaczymy jednak, tak? No to powrócimy.
Mam nadzieję, że film był jakąś inspiracją. Chętnie podrzucę kolejne działania, które się wchodzą w tym Centrum Kultury działy na podwórkach, także edukacyjne. Ja też mam taki sentyment do podwórek i bardzo, bardzo polecam działania. Dobra, i powiedzieliśmy sobie o przestrzeni zewnętrznej, powiedzieliśmy o zasobach lokalowych, które mamy ukryte w samorządzie i po które możemy sięgać. Teraz czas na miękkie rzeczy, czyli promocję i marketing działań. Napisałam promocję i marketing działań trójstronnie, bo tak naprawdę na naszym przykładzie my współpracujemy trójstronnie, znaczy wszyscy nawzajem udostępniamy sobie możliwości promowania swoich wydarzeń. Mówiąc wszyscy, mam na myśli tych graczy, o których mówimy w programie Bardzo Młoda Kultura, czyli zarówno sektor edukacji, jak i nasz samorząd w rozumieniu urzędu gminy, bo jak wiadomo, samorząd to wspólnota, czyli my wszyscy, oraz nas jako instytucje kultury czy stowarzyszenia, z którymi współpracujemy, więc myślę, że to jest taka ciekawa sieć, z której warto korzystać. Mamy tych przestrzeni do promocji dosyć sporo. Ja nie wszystkie internetowe kanały dystrybucji wiedzy tutaj wymieniam. Natomiast my, myśląc o swoich działaniach, od razu zapraszamy do współpracy nasz urząd, który zamieszcza nas w swoich stronach. Sołectwa informują, w miastach, dzielnice, osiedla, szkoły informują o nas, my staramy się informować o szkołach. Korzystamy ze swoich fanpage'y na Facebooku, korzystamy z kanałów na YouTubie, na Twitterze i w innych aplikacjach, które w tej chwili są modne i ciekawe, na Instagramie. Myślę, że warto po to sięgać wymiennie. Im więcej w sieci rozprzestrzeniającego się marketingu, tym bardziej zasięg o naszych wydarzeniach większy. W naszej gminie jednym z medium jest nasza gazeta samorządowa, akurat wydawana przez Ośrodek Kultury, więc mamy do niej bezpośredni kontakt i bezpośredni na nią wpływ możemy zamieszczać swoje informacje, ale jest to takie medium, z którego myślę, mogą korzystać wszyscy, którzy cokolwiek w naszej gminie organizują i bardzo chętnie informujemy, piszemy, zamieszczamy informacje, więc także rekomenduję, żeby spróbować sięgać po takie narzędzia, które w gminach są dostępne. Spotkałam się także z tym, że powstają gazetki sołeckie, że powstają gazetki osiedlowe. Jest to jak najbardziej przestrzeń do tego, z której możemy korzystać, promując swoje wydarzenia. Gdzieś tam już pojawiła się spółdzielnia mieszkaniowa. My weszliśmy we współpracę z naszą spółdzielnią tak dalece, że pozwala nam korzystać ze swojej przestrzeni bezpośrednio trafiając do mieszkańców. I nieraz nawet samodzielnie roznoszą nasze informacje, ulotki, które po prostu przekazują, a mieszkańcy wiedzą wtedy, że reklama, która przyszła z spółdzielni, to jest coś ważnego od nas, nie wyrzucają tego i zapoznają się z tym, co, do czego chcielibyśmy mieszkańców zaprosić we współdziałaniu. Warto korzystać. Czasami korzystamy też z przestrzeni, którą spółdzielnie mają na swoich tablicach ogłoszeniowych. Też w ten sposób możemy bezpośrednio trafić. Bardzo takim dużym oparciem dla naszych działań są nasze szkoły. Na terenie gminy mamy 6 szkół podstawowych i jeszcze domykające się 3 gimnazja. I udaje się nam najpierw we współpracy z dyrekcją, potem już bezpośrednio z nauczycielami, którzy tematycznie odpowiadają za tematy, w których się poruszamy, pomagają nam w informowaniu też poprzez dzienniki elektroniczne. Tam, gdzie nie ma dzienników elektronicznych, jeszcze przez tradycyjne zeszyty korespondencyjne, ale mamy w szkołach swoje miejsca na plakaty, na ulotki. Wchodzimy na zebrania szkolne,
jest to też taki obszar bezpośredniego kontaktu, poprzez to udaje się nam te więzi zacieśniać, bezpośrednio trafić do rodziców z ofertą edukacji, którą mamy w ośrodku kultury, ale też informowaniem o projektach, które robimy właśnie we współpracy. Chciałam też powiedzieć o promocji przestrzeni na telewizjach i słupach. Wiem, że w różnych miejscach różnie to jest. Wiadomo, większe aglomeracje, słupy są pod czyjąś opieką, ale zdarzają się słupy, które należą do miasta, czy należą do gminy, są przestrzenią, w której można skorzystać bezpłatnie. I zdarzają się przestrzenie na miejskich telebimach, gdzie można wyświetlać informacje i korzystać po skorzystaniu z, nie wiem, zaczerpnięciu informacji, czy to w Wydziale Promocji, jeżeli taki jest, czy bezpośrednio u wójtów, prezydentów i burmistrzów. Wiadomo, że takie rzeczy kosztują, a na poziomie współpracy, kiedy jesteśmy w swoim środowisku, udaje się to przeprowadzić często znacznie mniejszymi nakładami. Napisałam też o patronatach, bo czasami jest tak, że przysparza naszym wydarzeniom prestiżu obecność naszych włodarzy, ale też jeśli wystaramy się o patronat honorowy jakiejś osoby samorządu, na przykład wyższego szczebla, to chętniej mieszkańcy z tego korzystają. Bywa różnie, w mniejszych samorządach wystarczy napisać pismo o patronat, w większych samorządach są to formularze, wnioski, które się po prostu wypełnia. Ja przeszłam na swoim ośrodku kultury przez wszystkie szczeble, od patronatu wójta, skończywszy na patronacie honorowym prezydenta naszego kraju, więc doświadczenia i tak jak miałam feedback od mieszkańców, że było to dla nich coś ważnego, że na przykład prezydent objął patronatem honorowym nasze wydarzenia tutaj na bardzo, bardzo lokalnym gruncie. Wspominam też o dostępie do przedsiębiorców, bo jest to taki zasób, nie wiem, czy wszyscy o nim wiedzą i z niego korzystają, my tak. Co roku staramy się wydobyć z naszego Urzędu Gminy listę przedsiębiorców, którzy przybyli na naszym terenie. I oczywiście chodzi nam tutaj o współpracę w zakresie wsparcia finansowego dla naszych działań. Korzystamy z rejestru przedsiębiorców, żeby zwracać się po sponsoring, po darowizny, po współpracę, po barter, po różne aspekty. No, ta wiedza jest bezcenna. Łatwiej ich nie szukać pojedynczo, jeśli możemy wystarać się o tę listę bezpośrednio od naszych włodarzy. I jeszcze raz tutaj o patronatach honorowych, to już mówiliśmy. Jeśli pieniądze, to co? Mówiliśmy o promocji, którą możemy przeprowadzić bezkosztowo, o przestrzeniach. Natomiast myślę, że w każdym środowisku, w każdym samorządzie, po każdej stronie, zarówno szkoły, domu kultury, sołectwa, no najważniejsi są ludzie. My staramy się zacieśniać więcej i budować jak najwięcej osób, które z nami współpracują wokół instytucji i przy naszych działaniach. I spróbowałam sobie tutaj wszystkich, z którymi współpracujemy, wypisać w takich mniejszych grupach zasobów, bo czasem zapominamy, że tworząc projekty kulturalne w naszych szkołach są też przecież specjaliści z przedmiotów artystycznych, edukatorzy, edukatorki, często też nauczyciele, animatorzy, których możemy zaprosić do projektu i z którymi możemy działać. Mamy często dyrygentów wśród nauczycieli muzyki, mamy kierowników artystycznych chórów szkolnych, których warto zapraszać do współpracy. Ale wśród naszych mieszkańców też są przecież artyści, artystki, których w każdej dziedzinie sztuki możemy wyszukać, wyszperać i zaprosić do współpracy. Są rękodzielnicy i wiele osób, która pracuje zawodowo, no podejmuje takie działania w formie wolontariatu pracowniczego. My na przykład korzystamy z takich możliwości,
Korzystamy wtedy z tego, że świadczenia są nieodpłatne i jest to zasób, który mamy bardzo, bardzo pod ręką. Tam też członkini i członków ochotniczych straży pożarnych, bo często realizując jakieś działania w przestrzeni, potrzebujemy zwyczajnie pomocy takiej zabezpieczającej. My korzystamy z ochotników, którzy pomagają nam w różnych aspektach, nie tylko bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale takiego bezpieczeństwa w ogóle, czy pomocy w animacjach i działaniach artystycznych, które wymagają na przykład wyżki, wysokiej drabiny, puszczania czegoś z góry, wywożenia dzieci wysoko, czy artystów wysoko. Nasi strażacy przyjeżdżają nawet z taką prostą działalnością, jak pokazanie dzieciom na Dniu Dziecka tego, jak funkcjonuje wóz strażacki, przeprowadzają szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. To wszystko uzupełnia w jakiś sposób działania w obszarze animacji, kultury, które prowadzimy, no często też stanowiąc jakąś wartość dodaną działań, które przeprowadzamy. I ta sama grupa to policjantki i policjanci, bardzo często są obecni przy nas, nie tylko jako zabezpieczenie, tylko podobnie tak jak strażacy użyczają nam na przykład swoich wozów, o których opowiadają. Są z nami, uczestniczą nieraz w pogadankach, które wykraczają nieco poza obszar tylko bezpieczeństwa mieszkańców, ale też są jakąś częścią aspektu, który w naszej kulturze jest istotny i w budowaniu naszych relacji na terenie gminy. I chciałam na koniec opowiedzieć o takim największym projekcie, który udało się nam zrealizować. Był to Biały Koncert. Chciałam go podać jako przykład współpracy właśnie z nauczycielami, szkołami z terenu naszej gminy, uczniami, muzykami profesjonalnymi, muzykami amatorami, dyrygentami, chórami działającymi i w ośrodku kultury, i chórami szkolnymi. Był to projekt, który zrealizowaliśmy, korzystając już z zasobu infrastrukturalnego, który był stworzony na potrzeby innego wydarzenia, więc wiedząc, że będzie duże wydarzenie w gminie, że będzie duża scena, że będzie duża garderoba, pomyśleliśmy wcześniej, że moglibyśmy wspólnie animacyjnie coś zrobić, włączyć w tę edukację kulturową poprzez naukę utworów, poprzez granie utworów nowych, poprzez pracę z zawodowcami. Stworzyliśmy koncert, w którym wzięło udział, będę o nim teraz w liczbach opowiadać. Zaangażowaliśmy jednego aranżera, który na potrzeby tego koncertu specjalnie przygotował aranżację do kilkunastu utworów. Z zasobów naszych szkolnych i tutaj ośrodka kultury zaangażowaliśmy do pracy trzy dyrygentki, które podczas tego koncertu dyrygowały. Oprócz głównych trzech dyrygentek w projekcie wzięły udział cztery kierowniczki artystyczne chórów, które działają na terenie naszej gminy, które podczas przygotowania w półrocznym procesie jeździły do wszystkich sołectw, opracowywały utwory, śpiewały, uczyły techniki emisji głosu, dopracowywały szczegóły. Zaangażowaliśmy wszystkie chóry, jakie działają na terenie naszego ośrodka kultury oraz studio wokalne, które było prowadzone w ramach zajęć pozaszkolnych. Zaangażowaliśmy sześciu muzyków zawodowych, ale właśnie to był taki wolontariat dorosłych, osób z naszej gminy, które są muzycznie wykształcone, nie pracują w instytucji kultury, ale wyłapaliśmy ich z naszych zasobów pośród naszych mieszkańców. Zachęciliśmy ich do współpracy, oni bardzo chętnie zrobili z nami przygotowanie do tego koncertu, a później wzięli w nim udział. Spośród dzieci, młodzieży, która mieszka, działa na terenie naszej gminy, wyłapaliśmy chętnych, którzy chcieli wziąć udział jako muzycy amatorzy, którzy jeszcze się uczą. Było to 12 muzyków, była to młodzież, która grała na skrzypcach, na trąbkach, na fletach, na saksofonach, na wiolonczeli, na akordeonie, na gitarze. Nasz aranżer zadbał o to, żeby każdy tam miał przynajmniej kilka swoich nut i mógł znaleźć się w tym projekcie, zagrać i wystąpić. No i w
W ten sposób zaangażowaliśmy jednego konferencjera, trzech gimnazjalistów dodatkowo, którzy jeszcze upiększali ten koncept słowem mówionym. W sumie udało się nam zebrać do jednego przedsięwzięcia, które przygotowywaliśmy przez pół roku, ponad 250 osób w naszej jednej gminy 12-tysięcznej. Cały koncert zobaczyło około 5 tysięcy widzów zgromadzonych w kilku takich halach, jak na tym zdjęciu oraz na trawniku w plenerze, na bardzo dużej, jak na naszą społeczność miejską, scenie 164 metrów kwadratowych. Tak jak mówiłam, scena się nam po prostu udała, bo była planowana na inne wydarzenia, a my skorzystaliśmy z niej jakby jeden dzień wcześniej. Myślę, że to było bardzo animacyjne przedsięwzięcie, bardzo edukacyjne pod wieloma względami. Pracowaliśmy we wszystkich szkołach, we wszystkich sołeckach, z wszystkimi grupami, które zgłosiły akces i chciały wziąć udział w tym przedsięwzięciu. No jest wspominane bardzo często przez wielu mieszkańców, chcą to powtórzyć, a gdybyśmy mieli mówić o finansach, to tak naprawdę były one bardzo niewielkie, bo jedyne koszty, jakie ponieśliśmy, to były koszty aranżacji, natomiast całe to przedsięwzięcie, cały ten proces finansował się po prostu przez osoby, które chciały się zaangażować do współpracy, zarówno po jednej stronie, jak i kolejnej. Dobrze, ja chciałabym jeszcze przekazać link, który tutaj wpiszę w czacie. To jest link, który który bardzo szczegółowo opisuje o procedurę inicjatywy obywatelskiej. Jeżeli nie występuje u Was ta forma w gminach, w sołectwach, w Waszych samorządach, to warto się temu przyglądać, bo tak naprawdę gminy są do tego zobligowane, a jest to właśnie taka czasem zapomniany aspekt, z której bardzo warto jest skorzystać. I myślę, że teraz czas na pytania. Jeżeli ja mogłabym coś dopowiedzieć, albo do czegoś zachęcić, albo czymś jeszcze się podzielić, to bardzo chętnie to uczynię. Jeżeli ktoś chciałby coś od nas, to zachęcam. Tu jest do mnie kontakt. Ja pracuję także w Forum Kraków oraz Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Dopowiem jeszcze o samorządowej karcie dla kultury, o której warto mówić i sięgnąć po nią. Na Facebooku, na stronie kongresu można ją znaleźć. To jest taka treść. Zależy nam, żeby samorządowcy ją podpisywali i deklarowali wsparcie dla kultury. Jeśli możecie rozprzestrzeniać, to zachęcam. Natomiast jestem teraz do dyspozycji i chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Proszę, napiszcie, czy było słychać. Czy jest coś z tej tematyki, o co chcielibyście dopytać może? To ja bardzo chętnie teraz odpowiem w pytania.
Dobra, no to jeśli nie ma pytań, to ja poproszę bardzo, żebyście mogli sobie te prezentacje zerknąć slajdy w pokazie slajdów. Myślę, że zostanie do ona do Was wysłana i wtedy się będzie można przeglądać tym inicjatywom, które poza instytucją, w przestrzeniach publicznych, poza swoimi murami, w szkołach i na zewnątrz udało się nam realizować. Jeżeli mogłabym być w jakikolwiek sposób pomocna przy Waszej pracy w bardzo młodej kulturze, jakichś inspiracjach, rekomendacjach, to ja także jestem do dyspozycji. Chętnie pomogę, a jeśli nie ma pytań, no to z mojej strony to jest wszystko. Bardzo się spieszyłam, chyba za bardzo, bo mamy jeszcze chwilkę czasu. Więc zachęcam, jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to służę. Tak, no.